Hello, friends. I write you this letter from Krakow, Poland. Most likely, after you will have read my letter, you will conclude that I'm crazy. Or at least that everything in this letter is preposterous. And you know what? I even hope that you are right. And this is just a hallucination, or at worst, a nightmare. Nevertheless, at this moment, I myself and most of my countrymen are deeply concerned and uncertain. Maybe history will prove that our anxieties are false, that we have a natural tendency to paranoia as a part of Polish soul. Maybe. I hope so. But for now, let me tell you about my worries. They start on April 10th. What you see here is an airplane that crashed. It's not just an airplane. Our president was in this plane, and so were 95 other people, many of them members of Polish elite. The plane crashed in Smolensk, a place with a very dear history for us. But I will come to that later. First thing first. The crash was not only a catastrophe for Poland, but also the beginning of a series of questions that until today nobody has answered. And this worries me even more. Nagle zrozumieliśmy, że nawet ci ludzie stojący najwyżej na świeczniku, generałowie, prezydenci, ministrowie, też mogą zginąć od tak w 5 sekund. Profesor Andrzej Nowak, kremlinologist, member of the Polish Academy of Arts and Sciences. I Polska może być pozbawiona głowy, jeśli można tak powiedzieć. Było się czego przestraszyć, prawda? To znaczy, no nigdy nie ponieśliśmy takiej straty politycznej, żeby elita polityczna w tak licznym i doborowym gronie zginęła. Coś strasznego, coś poruszającego wyobraźnię, uczucia. Gazeta Polska raises some issues for journalist investigation that could be hardly found in other media and checks even the least credible theories. They were first to speak about the possible attempt, and they are still carrying out journalistic investigation into the matter. By the way, Polish prosecutors haven't ruled out the theory of an attempt yet. W tej chwili większość Polaków uważa, że coś jest na rzeczy, że niekoniecznie musiał być to błąd pilota. Mogło być inaczej, oczywiście to mógł być błąd wieży rosyjskiej, mógł być to również zamach. Ale generalnie rzecz biorąc, Polacy, i to widać we wszystkich badaniach, nie kupili tej wersji, którą od początku, od pierwszej godziny po katastrofie próbowano przedstawiać opinii publicznej. I zresztą sformułował ją z jednej strony rząd rosyjski natychmiast po katastrofie, a po drugie rząd polski słowami ministra Sikorskiego, że to był błąd pilota. W momencie, kiedy no, nikt nie miał prawa niczego wiedzieć, bo to było dosłownie tuż po katastrofie, dosłownie kilkadziesiąt minut po katastrofie. Somehow I cannot sleep at night, so I go on the internet. I find footage of the crash. I have no idea who filmed this, but I do know that I hear gunshots. And I am not the only one who hears them. Over 2 million people saw this short film and now believe that there was a shooting. Anyway, according to the official version, the pilots made a mistake because they didn't speak Russian,
and were badly trained. This version came to us from Russia within 30 minutes after the crash. Faza tego lotu naszego nieszczęsnego Tupolewa w Smoleńsku 10 kwietnia wygląda na fazę nielotu od 70 metrów, a spadania tego samolotu na ziemię. Kapitan Janusz Więckowski has over 20 years of experience as pilot of same plane which crashed in Smoleńsk. Wygenerowanie ścieżki schodzenia z 5-6 metrów na sekundę do 16 metrów na sekundę, no to w warunkach, kiedy nie widzę ziemi, mnie jako pilotowi no nie przemawia. To jest prawie niemożliwe coś takiego wygenerować. Są takie możliwości, żeby to odczytać. Mechanicy, z którymi rozmawiałem z lotu, którzy na tym locie to sobie 4 pracowali, no to z jednego teraz spotkałem niedawno w Piotrkowie Trybunalskim, mówi Janusz, to jest sprawa 3-4 godzin pracy i odczytujemy wszystko z dokładnością do 1/10 sekundy. Stenogramy rozmów z kokpitu były niekompletne. Brakowało 16 sekund, a w taśmie było 30 minut, podobnież więcej. Uważam, że do momentu, kiedy nie mamy rzetelnych materiałów, oryginalnych materiałów na temat tej katastrofy, nie możemy pogrzebać naszych pilotów, że oni za wszystko odpowiadają. Nie możemy pogrzebać tej załogi do końca. So, the official version about incompetent pilots did not hold once they listened to the black boxes. It means we are left with this. Just listen carefully. Нихуя себе! Tell me, what do you hear? Am I imagining these are gunshots? We know that the Polish people in the plane had no guns or ammunition. We also know that last month some Russian witnesses said they heard shots. This is now official in the papers of the Polish prosecutors. Нихуя себе! Zuzanna Kurtyka, her husband, the president of the Institute of National Remembrance, was on the plane. No, Boże kochany, co można robić 5 miesięcy z oryginalnym zapisem czy z opisem badania sekcyjnego? Przecież można się go uczyć na pamięć. Nie rozumiem, bo ludzie czy zmarli, którzy byli badani, już dawno są pochowani. Więc można tym tylko na zdrowy chłopski rozum manipulować. Po co im przez 5 miesięcy oryginały zapisów, oryginały opisów tego badania sekcyjnego. No i czegokolwiek się nie dotknie tak głębiej, to z każdego takiego faktu rodzi się setki wątpliwości. I tych wątpliwości nie jest coraz mniej, tylko jest coraz więcej. And then I find this. A Belarusian journalist from a local newspapers took these photos of Russian soldiers right after the catastrophe. They were exchanging bulbs on the runway lights. We asked Russians why they did this, but there was no answer. After the air crash, people gather and publicly express their disapproval for the Polish government actions. Protests, which start mainly on the internet, spread to the streets. W tym symbolicznym obrysie prezydenckiego Tupolewa. Ruch 10 kwietnia zainicjowały osoby i organizacje społeczne, które nie zgadzały się, nie zgadzają się. It is often organized by young people. Why? Because they want to know. Zażądaliśmy zwrotu tego, co jest własnością Rzeczypospolitej, a więc braku samolotu, czarnych skrzynek i wszelkich innych dowodów rzeczowych, bo to są rzeczy niezbędne do prowadzenia postępowania, do ustalenia, co się stało. A wszystkie te dowody rzeczowe są w dalszym ciągu w Rosji. A wrak samolotu leży niezabezpieczony na lotnisku Siewiernej pod gołym niebem. Dla nas było bardzo ważne i cały czas jest ważne, aby ta tragedia była od początku do końca wyjaśniona. Dlatego, że dam może taki przykład. No, mój 4-miesięczny synek, ja bym nie chciał, żeby on miał przed sobą, jak już będzie świadomy tego, spiskowe teorie dziejów. Wyjaśnienie tej tragedii pomaga
eliminować spiskowe teorie dziejów. Natomiast im więcej jest, im bardziej hermetyczne jest, bardziej hermetyczne są struktury, które ze polskiej strony czy ze strony Federacji Rosyjskiej wyjaśniają tę tragedię, tym więcej jest pytań, wątpliwości. The evening after the crash, the Russians start to clear the terrain. However, the place was never secured. Weeks later, all kinds of human remains are still found. Only after 3 weeks our government makes a decision. They announce that they will send not investigators or forensic experts, but really, I'm not joking, archaeologists. But they never really go there, since the Russians don't allow them. And then, in the middle of June, the head of the group has a fatal car crash. In the meantime, the wreckage is left out in open air for over 5 months, and I can only watch it rust. If ever there was any trace, any clue as to what happened, for sure the rain and the wind have washed it away. It makes me think of how we deal with these kind of crashes in the modern world. Friends, do you remember Lockerbie? Watch this. In the end, the evidence is as big as a fingernail. You only find this when you really want to look for it, I think. Can you bring me a camera and an evidence bag, please? Zginęła znaczna część polskiej elity politycznej i to ta część, która uznawała groźbę ze strony Rosji za realną. Przemysław Żurawski-Welgrajewski, a former official in the Ministry of Defense. He was in charge of planning defensive policy. Państwo polskie nie zareagowało adekwatnie na tę katastrofę. Zarówno rzecznik rządu, pan Paweł Graś, jak i premier Donald Tusk, jak i wówczas pełniący obowiązki prezydenta na mocy konstytucji, czyli ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, oświadczyli, że nie będzie przejęte śledztwo przez polskie instytucje państwowe, albowiem byłoby to źle przyjęte. Nie dopowiedziano, gdzie byłoby to źle przyjęte, ale jest oczywiste, że byłoby to źle przyjęte w Moskwie. Polacy nie ufają Rosjanom w tej sprawie. Znaczy ewidentnie widać, że nawet zwolennicy partii, takich, które były bardziej prorosyjskie, nawet ci uważają, że Rosjanom w tej sprawie nie można do końca zaufać, że śledztwo powinno być polskie albo międzynarodowe. Polska nie może sama niczego dowiedzieć się suwerennie na temat okoliczności śmierci swojego prezydenta i 95 pozostałych urzędników wysokiego szczebla, tylko musi prosić o to drugie państwo za każdym razem. I to państwo, którego elitę trudno traktować jako elitę przeciętnego państwa demokratycznego. Elitę, wobec której trudno o daleko posunięte zaufanie, tak bym powiedział. Elitę, która nie funkcjonuje w systemie otwartości mediów. Elitę, której nikt nie może sprawdzić na terenie samego państwa rosyjskiego, bo nie ma wolnych mediów. Otóż ta sytuacja, to upokorzenie państwa polskiego sytuacją po katastrofie w Smoleńsku, oddaniem śledztwa w ręce premiera Putina, bo on jest przewodniczącym Komisji Śledczej, czyli tego samego człowieka, którego omawiały Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, dziennik telewizyjny przez szereg lat jako hipotetycznego reżysera zamachów w samej Rosji. No, trzeba dokonać sobie, że tak powiem, aktu ucięcia pamięci, i to krótkiej pamięci, tej sięgającej kilku lat, żeby przyjąć tego rodzaju sytuację jako normalną, bezpieczną czy komfortową. This is all we have. Everything concerning this matter lies in Russian hands. We accepted procedures which are applied when a civil airplane crashes to explain the cause of the Smolensk catastrophe. But this was a military plane with the president of Poland and 6 NATO generals. It did crash in Russia. The situation is extraordinary. Ті політиці, які проводив Лех Качинський, дійсно, поляки, були ключовими, ну, принаймні, я можу сказати, регіональними гравцями.
до яких хочеться наближатися, бути другом і партнером, бо вони проводили і формували справедливу політику з урахуванням національних інтересів і твоєї нації. Це не у кожного політика це вдається. Більшість політиків взагалі не вважає за доцільним проводити політику, яка б відстоювала ще інтереси твого сусіда чи сусідів. Лех Качинський в моменті агресії на Грузію odegrał istotną rolę w sferze, w wymiarze mobilizacji opinii publicznej, międzynarodowej opinii publicznej. Bronisław Wilczyn, one of the leading opposition activists before Solidarity was founded. Nie wiemy, czy to nie jego działanie było istotnym elementem zablokowania, znaczy zatrzymania tej w każdym razie ja mówię, z pewnością można rozważyć taką hipotezę, że to właśnie działania Lecha Kaczyńskiego zatrzymała inwazję rosyjską, która inaczej by po prostu skończyła się podbojem całej Gruzji, ustanowieniem tam marionetkowego rządu. Wszystko to powoduje, że obecne władze rosyjskie miały po pierwsze bardzo negatywny stosunek do Lecha Kaczyńskiego i mogły mieć interes w tym, żeby go się pozbyć, a zwłaszcza interes rozumiany w tej logice, jaką prezentują. Gdy zainicjowałem ten przyjazd, niektórzy sądzili, że prezydenci będą się obawiać. Nikt się nie obawiał, wszyscy przyjechali. Bo środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko wam. Chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Tu są cztery państwa. Należące do NATO jest Ukraina, wielkie państwo. Ale jest pan prezydent Sarkozy w tej chwili, przewodniczący Rady Europejskiej, ale powinno tu być państw 27. Friends. These were the new leaders in Central and Eastern Europe. But maybe you remember this book by Agatha Christie about the 10 little Negroes? Viktor Yushchenko was the first. As a candidate for the presidency, he was invited to a dinner. Somebody had a plan to poison him. Ці три особи, які в той вечір готували, подавали і були присутні зі мною, сьогодні громадяни Росії. І слідство прийшло до того, що безумовно, без їх допиту зафіксувати ту фінальну частину доказову для слідства дуже важко. Тобто ці люди повинні пристати перед судовою системою, дати відповідні покази і не гальмувати процес. Очевидно, я, Генеральна прокуратура, ми зверталися багато разів, в тому числі і в формі товариські до керівників російської держави передати цих людей. Або принаймні дозволити, щоб вони дали покази в українському посольстві в Росії. А, на жаль, цього не відбувається. На 1000 осіб, репрезентуючих найвищі становиська в państwie російському współcześnie, czyli міністрів, członków Думи, губернаторів, nie mniej niż 70% wywodzi się ze służb specjalnych, z KGB i GRU.
no to nie jest normalna elita władzy. To są ludzie, którzy byli szkoleni w zabijaniu i w oszukiwaniu. Po prostu w zabijaniu i w oszukiwaniu drugich. To jest ich podstawowe narzędzie pracy. To nie jest taka elita jak w Holandii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście istnieje CIA, ale CIA nie tworzy 70% elity władzy w Stanach Zjednoczonych, nawet jeśli ktoś by chciał zrównać CIA z KGB. Więc jeśli weźmie się to wszystko pod uwagę, to wydaje mi się najzupełniej zdroworozsądkową reakcją. Myśl o tym, by rozważyć także i hipotezę zamachu w tym przypadku, a w każdym razie hipotezę złych intencji Rosji w odniesieniu do prezydenta Kaczyńskiego. Profesor Jacek Trznadel wrote a letter which has been signed by over 250,000 people. It is addressed to the Polish Prime Minister and insists on arranging an international committee which will look into the Smolensk tragedy. Dziwi mnie zaufanie premiera Tuska, jeżeli pamiętać, że do rozpoczęcia na nowo wojny w Czeczenii potrzebne było Rosjanom wysadzenie bloków mieszkalnych z własnymi obywatelami. Że śledztwa w sprawie zabójstwa Starowojtowej, Politkowskiej, czy Litwinienki nigdy nie przyniosły żadnych rezultatów. I knew Anna personally. She was a symbol of press freedom, which is so rare in Russia. She was shot on 7th October 2006, the 54th birthday of the President Putin. That's certainly a coincidence. Litwinienko właściwie nie był groźny dla Rosji. To, co on powiedział, to już powiedział, zrobił, to była zemsta. A więc również ten element wchodzi w grę, że oni rozprawiają się swoimi przeciwnikami politycznymi w ten sposób. At the end of May, the leading Russian dissidents wrote a letter to us. They are worried about the way the Smolensk investigation is carried out. They think our sovereignty is threatened. It's a very astonishing letter. Six signatures. Vladimir Bukovsky, a former prisoner of Soviet camps and a defender of human rights, has also signed it. Польское руководство на сегодняшний день не понимает, с чем оно имеет дело, и не понимает опасности, которую такое их поведение в себе несет. Российские руководители вели себя якобы очень дружелюбно, сочувствующе, всячески показывали готовность как бы учитывать чувствительность польского народа и так далее. Но это было очень внешне. И мы об этом как раз в письме и пишем. Вот посмотрите несколько примеров. Они тут ничего не показывают. Это обман. Да, русское общество, российское население с симпатией относится к полякам. И всегда с симпатией относилось. Не надо это путать с отношением Кремля. Это разные вещи. Есть две России как минимум. Это общество и это власть. И у нас, к сожалению, это никогда не соединяется. The Polish celebrations to commemorate the Katyn massacre are held in Katyn Forest on 10th April every year. This year it was different. It is possible that it was Putin who called first and invited our prime minister to Katyn. An unexplained game starts, which results in double celebrations. Prime Minister Tusk travels to Katyn on 7th April. The president goes there, as he did every year, on the 10th. Rosjanie od jakiegoś czasu już kusili stronę rządową pewnymi porozumieniami, jak się wydaje, za cenę wyeliminowania z tego znowu prezydenta Kaczyńskiego. Witold Waszczykowski was the deputy head of the National Security Bureau. He resigned from office in July 2010. Trzeba to sprawdzić. W tej chwili trwają prace różnych komisji. Trwa odszukiwanie dokumentów, aby tę prawdę ujawnić. Czy któraś ze stron po prostu nie wpadła w pułapkę
którą dość przemyślnie Rosjanie grali. Oczywiście nie po to, żeby zakładam zabić taką delegację, ale eliminować politycznie przynajmniej część tej klasy politycznej, którą reprezentował prezydent Lech Kaczyński. Skończyło się to wszystko tragedią, śmiercią prawie 100 ludzi i w tej chwili stoi przed nami wielki proces przeprowadzenia śledztwa, sprawdzenia, czy można tego było uniknąć, czy być może wpuszczając się, wchodząc w te gry, nie popełniliśmy zbyt dużo błędów i w rezultacie doprowadziliśmy do takiej tragedii. In May 1945, our capital Warsaw was laying in ruins. Before the World War II, it had 1,300,000 inhabitants. After the war, only 1,000 were left. In theory, we were the winners of the war. In practice, it looked different. In September 1939, we were invaded by the Soviet army. They fulfilled their alliance commitments to Hitler. Soon, their armies met in the middle of Poland. The day of 17th September is called the Fourth Partition of Poland. 2 years later, Nazi Germany attacked the Soviet Union. The Soviets became allies of our allies from Western Europe, so ours. In April 1943, the Germans discovered the bodies of thousands of Polish officers in the forest near Smolensk. Stalin, who had been asked about them earlier, maintained they had escaped to Manchuria. Polish officers were shot by the Soviets, as the Red Cross stated. When the Soviet Union won back this land, they called their committee to investigate this matter. Their findings were adverse. According to the Russian specialists, the crime was committed by Nazi Germany. In 1945, the Red Army got to the middle of German territory. Shaking hands with American soldiers didn't mean saying hello. It meant goodbye. The Iron Curtain was drawn in Europe. It was the will of the world's most powerful people. Our country was ruled by Polish communists who were subject to Moscow. Cutting was a taboo. It was fundamental for the Soviet regime and captivity of our country. It lasted 44 years. The Soviet never answered for their crime. No official representative from the USA came to the Kaczyński's funeral in Krakow. 27 delegations of other countries also cancelled their attendance. There were no delegations from Spain, Turkey, Great Britain, Greece or France. The president of the European Commission, José Barroso, was absent. And so was Herman Van Rompuy, the president of the European Council, due to the volcanic ash over Europe. There were leaders of Central and Eastern Europe and the president of Russia. Jeśli tak poważne instytucje jak Unia Europejska i NATO nie są w stanie przetransportować swoich polityków w ciągu jednego dnia na odległość 1000-1200 kilometrów, ponieważ przeszkadza jakiś mityczny pył wulkaniczny gdzieś na odległych terenach Europy, no to czasami możemy się pytać nie tylko jak oni traktowali prezydenta Kaczyńskiego, ale jak oni traktują zobowiązania, gwarancje dla Polski. To jest wielki znak zapytania i ta zadra dla wśród wielu Polaków pozostanie, wielki znak zapytania pozostanie, jak jesteśmy traktowani przez Zachód. Ta ich absencja świadczyła, że oni nie są po stronie manifestowania, że stała się jakaś ogromna strata dla społeczeństwa polskiego, na którą to stratę w razie potrzeby
państwa, z którymi jesteśmy w sojuszach, przymierzach, we współpracy i wymianie zareagują na pewno. Jedynie przylot prezydenta Medwediewa dowodził, że oni są rozgrywającymi i że oni się nie boją. Всем было понятно, что это демонстрация. Дело в том, что Качинский был неудобен не только Кремлю, но и Западу. Это человек, который вел независимую, самостоятельную политику Польши. А это не годилось ни тем, ни другим. Ни Брюссель, ни Москва его не любили. И поэтому, когда он погиб, они продемонстрировали соответствующие свои отношения. Jest jakiś znak polityczny i oczywiście jakby przypomnienie, że nie jesteśmy jakimś państwem rozgrywającym, ale jesteśmy raczej państwem rozgrywanym. Raz Rosja nastawia na to, że to jest jej sfera wpływu, oni gotowi to przyjąć. To, że Zachód was opět zdaje, u mnie сомнений нет ни малейших. Посмотрите на всю историю с противоракетной обороной. В какой-то момент это стало не вопросом техническим, не вопросом противоракетной обороны как таковой, а простым политическим вопросом. Польша – это сфера российского влияния или нет? Потому что Россия протестовала против этих установок по чисто политическим причинам. Это наша сфера влияния, а вы туда влезаете в военном смысле – не спросив нашего согласия. Вот что особенно задевало Москву. И она готова была идти на любые обострения отношений с Западом до тех пор, пока Запад не уступит. In 1867 Poland couldn't be found on the maps of Europe. In the World Exhibition in Paris, the painting by the unknown Polish painter Jan Matejko won the golden medal. It was entitled Rejtan, The Fall of Poland. The work was bought by the Austro-Hungarian Emperor and transported to Vienna. It shows a historic scene from 1772. The picture behind us by Jan Matejko shows a scene from the first partition of Poland where deputy of the parliament is demonstrating by lying on the floor in front of the last king in protest against the partition of Poland by Prussia, Austria and Russia. Not just Russia. The Poles don't fear the Austrians anymore. They fear the Germans far less than they used to. But one of the three partitioners is still quite large and active. Polska straciła niepodległość w XVIII wieku, a głównym zaborcą była Rosja, która zagarnęła w wyniku rozbiorów dokładnie 82% terytorium Rzeczpospolitej. Prusy zagarnęły 7%, a Austria 11%. Może mało kto sobie to uświadamia, ale te proporcje pozwalają może lepiej uświadomić sobie, że w tradycji polskiej no jest zakorzenione jakieś pełne nieufności na pewno, spojrzenie na to, co dzieje się z Rosji i co z Rosji przyjść może. Actually, Poland does have contingency plans. Poland may not have its own plans for defending Poland, but that's the point about NATO, is you rely on your allies. And we've seen quite serious the development of serious we've seen since the Strasbourg Kehl summit in 2008, the development of what was originally just prudent planning, as it was called in NATO jargon at the military level, has gone to full-scale contingency planning. So Poland now has the same level of planning as Northern Norway,
to defend itself, and I think that's a definite plus. One can't ignore that. Could the Polish armed forces be better and stronger? Yes, they could, and I hope that the wise decisions will be made on spending and equipment and development of the armed forces. But it's still the case that Poland is the military heavyweight in Central Europe. You know, compared to the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland is a really serious military country. It comes only, I think, in the whole eastern half of Europe, only Turkey really has a stronger military. And that's that's one reason that America takes Polish defence seriously, is because Polish troops show up. Yeah, they played an important role in Afghanistan, they played an important role in Iraq, and that puts Poland in a different league from, say, the Czech Republic. Mamy sytuację, w której kwestia bezpieczeństwa jest rozpatrywana w kategoriach poprawności politycznej w sensie negatywnym. Piotr Naimski was a member of Energy Security Body in the Chancellery of the President of the Republic of Poland. Jest niepoprawną rzeczą, politycznie niepoprawną rzeczą w Europie, w Unii Europejskiej, kwestionować to, że jesteśmy przecież doskonale zabezpieczeni. Jeżeli ktoś taką tezę podnosi w Unii Europejskiej, to jest o krok od tego, by być nazwanym wariatem. To jest bardzo groźne. To jest bardzo groźne, dlatego że nawet jeżeli przyjmiemy, że Unia Europejska jako taka, kraje członkowskie Unii Europejskiej nie są bezpośrednio zagrożone, są bezpieczne, mogą się rozwijać, prawda, mogą gospodarczo i tak dalej, to bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. O to trzeba zabiegać. O to trzeba dbać przez cały czas, bo jeżeli się przestaje o to dbać, to pojawiają się zagrożenia i nie będziemy na nie przygotowani. Warunki bezpieczeństwa, jakie nam zaoferowano, czy gwarancje bezpieczeństwa, jakie nam zaoferowano, są różne, inne, gorsze od warunków bezpieczeństwa, jakie miały tak zwane stare kraje NATO, te, które tworzyły. Polegało to na zupełnie innych planach bezpieczeństwa, planach wsparcia nas na wypadek zagrożenia. My wskoczyliśmy w pewnym sensie do ostatniego wagonu odjeżdżającego pociągu, tylko ten pociąg zmienił trasę. Porozumienie między starym NATO a Rosją, zawierane równolegle z zgodą na nasze członkostwo, dotyczyło między innymi tego, że na terenie nowych krajów, w tym Polski, nie będzie istotnej struktury obronnej Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to jest dotrzymywane do dzisiaj. Rosjanie uważają, że to jest porozumienie, które ma obowiązywać na zawsze. A balcony. You always have a better view from there. You can see how the process is working and what exactly is going on. In Matejko's painting, the ambassador of Russia sits on the balcony. An interesting theory was worked out by a Japanese scientist. This is how history meets the future. Około roku 2020 do 2050 powinien domknąć się nowy system imperialny na terenie Eurazji, w którym Imperium Europejskie dokona rozgraniczenia swego rodzaju podziału na terenie Europy Środkowo-Wschodniej z Imperium Rosyjskim, z którym być może się sprzymierzy, być może się nie sprzymierzy, ale na pewno rozgraniczy jakoś strefy wpływów. Porównywał to do Tylży, prawda, do układu Napoleona z roku 1807 z Aleksandrem I, carem Rosji, który rzeczywiście dzielił Europę jakby na dwie części. Wschodnia dla Rosji, zachodnia dla Napoleona. Dla Europy Wschodniej nie ma innego wyjścia, jak być, no, jak to się wyraził, hinterlandem Imperium Europejskiego albo też no, strefą podziału z Imperium Rosyjskim. At the end of April, a scandal hits up the parliament of Ukraine. An agreement which strengthens the position of Russia and limits Kyiv's security policy was outvoted and ratified. Україна, влада підписала угоду, продовжила угоду про дислокацію російського Чорноморського флоту ще на 25 років. Можна сказати, що цим Україна відмовилася від європейського діалогу в самому широкому контексті. Не тільки безпековому, бо зрозуміло,
розмостити на своїй території чужі війська може держава, яка прийняла підлеглу оборонну і безпекову політику, не національну. Держава, яка не буде проводити оригінальної, суверенної національної політики в цьому питанні, вона втрачає всіх партнерів, які були до цього у нас. І в тому числі в європейському і пан-європейському діалозі. Але мова йде ширше. Мова йде про зміну курсу. І політичного, і економічного, і серйозну загрозу для демократії і свободи. Тому що все це вбиралося, я б сказав би, в контекст нашого україно-європейського діалогу. Коли ми не можемо бути партнерами безпекової політики, очевидно, нам важко бути партнерами у демократичному процесі, бо безпековий контекст включає цю політику, чи економічну, чи якусь іншу. Тому насправді, я б сказав би, мене дуже здивували коментарі деяких європейських лідерів, які назвали цей процес двостороннім україно-російським. Коли з 2017 року Україна не звільняється від іноземних військ на своїй території, коли Україна відтак не може проводити суверенної політики на європейському континенті, безпекової, коли вона, по суті, відходить від клубу, це далеко не двостороннє питання. This is a symbolical end of the Orange Revolution. The Georgian Rose Revolution survived the war, or at least one of its elements did. The Kyrgyz Tulip Revolution came to an end in April. Вы начинаете в Восточной Европе это ощущать. Ощущать на конкретных примерах. Грузия произошла, там ваша история, да, трагедия Прибалтики, конфликты. И вы видите, что Запад вас не защищает и не будет. А западное общественное мнение до сих пор этого не понимает. Они считают, что все как было. НАТО есть НАТО, НАТО гарант. Они, их даже политики до конца не понимают, почему Восточная Европа так озабочена. Что смешно. Ну, элементарная грамотность на уровне школьного учебника должна бы им объяснить, что эти регионы традиционно были под жестким диктатом Москвы, что они перенесли жуткие трагедии. Это была национальная трагедия. Люди потеряли, страны эти потеряли по 10-15% населения в результате советской оккупации. И у них есть о чем заботиться. Traktujemy ich poważnie. Dlatego uważamy, że nie jest to gra o interesy, tylko że jest to gra o życie. Dlatego uważamy, że imperialne ambicje Rosji wymagają odpowiedzi z całą powagą i że jeśli będą traktowane niepoważnie, to koszty takiej polityki zapłacimy my. Nie zapłacą tych kosztów ani Niemcy, ani Francuzi, ani Holendrzy. Te koszty będą płacone przez Polaków, Litwinów, Łotyszy, Ukraińców i Gruzinów. Dążenie do wolności jest przyrodzonym dążeniem ludzkim i nie liczyłbym, będąc na Zachodzie, że Polacy z niego zrezygnują. Nie zrezygnują z niego także Ukraińcy ani Gruzini. Jeśli zatem podstawowym dążeniem klasy politycznej, społeczeństw, narodów Unii Europejskiej jest pokój i stabilizacja, to ten pokój i stabilizacja będzie osiągnięta tylko w warunkach wolności. Tak my to widzimy. Jeśli nie będzie wolności, nie będzie pokoju ani stabilizacji. Jeśli ktoś będzie groził naszej wolności, może również nas przekształcić w burzycieli pokoju i stabilizacji. The Smolensk tragedy separates us. I'm on the meeting of the Civic Assembly Smolensk 2010. This is a big group of NGOs united by the common aim. They don't trust Polish government actions. They demand to arrange an independent international committee. This has been the most severe conflict since communism collapsed in Poland. Niezależnie od wyników badań, o których tutaj mówimy, tacy ludzie
jak Donald Tusk, jak Bronisław Komorowski, jak Radosław Sikorski, jak Klich, przepraszam, bo imienia w tej chwili zapomniałem, Bogdan Klich, jak Tadeusz Arabski, muszą zejść z polskiej sceny politycznej. Raz na zawsze. The matter is serious because the mentioned names belong to the President, Minister of Defense, Minister of Foreign Affairs and Prime Minister. They are publicly accused of entering a game with a foreign country and, in result, of contributing to the Smolensk catastrophe. Trzeba to powiedzieć w imię przyszłości Polski, jako państwa demokratycznego. Trzeba to powiedzieć w imię sprawiedliwości. Trzeba to powiedzieć w imię uczciwości, w imię honoru Polaków i Polski. Опасность в том, что у Москвы создается впечатление полной безнаказанности. Вот они влезли в Грузию, аннексировали две провинции, между прочим. Никто ничего не говорит. Америка объявляет о перезагрузке отношений. Забыли. Между прочим, оккупация соседней территории – это не слабая вещь. Из-за этого была первая война в заливе против Саддама Хусейна. Понимаете, это считалось поводом достаточным для того, чтобы вести войну в заливе. А здесь аналогичное действие не вызывает никакой реакции. Что же Москва, какой делает вывод Москва? А значит, можно идти дальше. Значит, можно делать больше, требовать больше, давить больше, и больше получишь. Вот в чем дело, вот в чем здесь опасность. И если мы на эту линию встанем, мы можем кончить большой кровью. Ten problem, realny problem konfliktu istnieje i on będzie istniał. I będziemy mydlić sobie oczy, jeżeli będziemy opowiadali, że nie ma, że go zagadamy. Nie, ale to jest również, jeśli Europa traktuje serio swoje idee demokracji, wolności, prawda, praw człowieka, no to jest konflikt pomiędzy imperialną Rosją a Europą. I'm finishing my letter, but the story is still developing and so far there has been no positive outcome. Who shot? Was the fog at the airport real? Why does the investigation look so strange? I'm collecting all these doubts. There are 54 of them. By the way, I've received an email from France recently. It's a video clip entitled TMS-65. It probably comes from Russia.